O nowoczesnych technologiach w biznesie rozmawiają dziś w Suwałkach naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Dyskusja jest elementem targów Biznes to Biznes, które odbywają się w Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie zgromadziło głównie przedsiębiorców z miejscowej suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, którzy byli głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia. W rozmowach uczestniczą samorządowcy z miast i gmin północno-wschodniej Polski, przedstawiciele władz województwa i resortu gospodarki z wiceministrem Dariuszem Bogdanem. Ten otworzył targi oraz potwierdził informacje o poszerzeniu suwalskiej strefy i jej podstref. To oznacza nowe tereny dla przedsiębiorców, a co za tym idzie, nowe miejsca pracy. W ostatnim tygodniu komitet, czyli jeszcze tuż przed Radą Ministrów, Radę Ministrów, podjął decyzję o tym, aby rozszerzyć suwalską strefę ekonomiczną o 33 hektary. Zarówno tutaj w Suwałkach, jak i w Ełku, jak i w Łomży. Nowe, dobre inwestycje, niedługo okaże się, co to będzie. Inwestycje, tylko powiem, że inwestycje w nowe technologie. Przewodnim tematem spotkania są innowacje. Aktualnie ich swoistym symbolem na Suwalszczyźnie wydaje się być Maciej Urbanowicz, początkujący suwalski przedsiębiorca. To postać, której nie trzeba przedstawiać. Urbanowicz był kierownikiem zespołu, który zbudował pierwszego polskiego satelitę. Teraz dopina szczegóły uruchomienia w Suwałkach firmy z branży kosmicznej. Młody człowiek zdaje sobie sprawę, że wielu Suwalczan wątpi w potencjał swojego miasta. Przekonuje jednak, że w miejscowych firmach dzieje się bardzo wiele, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. Byłem w takich firmach na zachodzie Europy. Zachód, który kojarzy się w Suwałkach za dobrobyt, kraina mlekiem i młodym płynąca. Ale właśnie w tych rejonach ludzie rzeczywiście realizują takie projekty w małych miejscowościach. Można pojechać do firmy, która buduje satelity, która znajduje się dosłownie w polu. Wokół tej firmy znajdują się pola uprawne, gdzie są uprawiane warzywa. To się rzeczywiście dzieje. Natomiast do czego nawiązuję? Suwałki są naprawdę miastem kreatywnym, ponieważ tutaj jest zlokalizowanych bardzo dużo firm technologicznych i nie tylko, które produkują komponenty na cały świat. Więc de facto no, tak może się wydawać, że w Suwałkach się nic nie dzieje. W Suwałkach się bardzo dużo dzieje i kwestia odrzucenia tego podejścia, że to jest tak naprawdę prowincja. To tylko tyle, że jesteśmy zlokalizowani troszeczkę dalej od dużych miast, ale jesteśmy na szlaku tranzytowym. Jesteśmy w miejscu, gdzie wiele różnych firm z całego świata spotyka się i realizuje biznes. I to jest naprawdę możliwe, zrobienie czegoś tutaj w Polsce, w Suwałkach. I tak naprawdę nie patrzyłbym na Suwałki jako małą mieścinę, która gdzieś tam mieści się na krańcu świata i w której się nic w ogóle nie dzieje. Bo tutaj naprawdę wiele rzeczy się dzieje. Tylko kwestia tego, żebyśmy przestali myśleć, że my jesteśmy z takiego małego miasta, że my jesteśmy ze wsi i tak dalej, bo niestety ludzie, którzy przejeżdżają z Suwałk na przykład na studia do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa, czasami tak myślą, no wstydzą się tego pochodzenia. Ja na przykład się nie wstydzę pochodzenia i no chociażby czego dowodem jest to, że zaczynam tutaj działalność z moimi partnerami z Holandii.